W tym momencie pominę to, czy jest coś takiego w ogóle jak sprawiedliwość. Bo, bo czy jest jedna sprawiedliwość, która obowiązuje wszystkich. Dzisiejsze wystąpienie, które mamy takie dość krótkie, ma być takim podzieleniem się pewnymi uwagami co do, co do tego, no właśnie, jakie, jakie, dlaczego trzeba przebudować to nasze DNA takie menadżerskie, ale też jakie pułapki najczęściej nas spotykają, które powodują, że Popełniamy różne błędy, czy niekoniecznie nam idzie w biznesie. Zanim, zanim to powiem, taka krótka refleksja, to, to gdzie jesteśmy, to co robimy, jest w dużym, yy, dużym, dużym stopniu yy, efektem yy, pewnej drogi, którą przeszliśmy, gdzie yy, my TOC uczyliśmy od, od dawna, natomiast dołożyliśmy tą bardzo ważną ludzką część. I yy, 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 do tego wrócę może później, natomiast chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że to nie jest tylko TOC, tylko dlatego to jest. TOC+, bo tam jest coś więcej niż tylko to TOC. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie twojego biznesu. Przełam ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. E, wracając do mojej prezentacji. Um, chcieliśmy powiedzieć o takich doświadczeniach, które mamy, które wynikają e, z wielu projektów, w których uczestniczyliśmy. E, część wiązała się z państwa firmami. Znaczy, z firmami, które są na sali, część była związana z, z, z organizacjami, które, które są reprezentowane przez naszych prelegentów, a część po prostu wynika z różnych innych doświadczeń. Natomiast to jest taki wspólny mianownik, takich czterech największych pułapek, które znajdujemy i widzimy bardzo często. I znajdujemy bardzo często. Punkt pierwszy: sprawiedliwość. Ja, ja, ja w tym momencie pominę to, czy jest coś takiego w ogóle jak sprawiedliwość. Bo, bo czy jest jedna sprawiedliwość, która obowiązuje wszystkich? Nie? To bardzo ciężko się dogodnie, żeby powiedzieć, tak, jest, to jest sprawiedliwe, a to jest niesprawiedliwe. Ale kto tak powiedział? Pominę na razie ten obszar, zakładając nawet, że ta, ta sprawiedliwość jedna jest. Yy, bardzo często widzimy, że firmy dążą do tego, żeby być sprawiedliwe. Co znaczy sprawiedliwe? Traktować nie wiem, pracowników równo, różne działy równo, różne części organizacji równo. I to jest bardzo, bardzo sympatyczne i to jest takie, w tym duchu byliśmy wychowywani, tylko jaki jest problem z tym? Że bardzo często widzimy, że jakiś dział albo jakaś część organizacji jest ograniczeniem. I teraz jak komuś pomóc, jak ma być sprawiedliwie, a jednocześnie trzeba mu pomóc, no bo on ma tam jakiś problem, tak? Ewidentnie w tym dziale, w tej konfiguracji, w tej sytuacji życiowej sobie nie radzi. To robić sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie? A w ogóle, czy, czy równo to jest sprawiedliwie? Nie? Ale nierówno jesteś jesteś niesprawiedliwy. Więc to jest pewna pułapka logiczna, gdzie, gdzie zrobić zrobić właściwie. Jedno jest pewne, że firmy, które dążą bardzo mocno do sprawiedliwości, wpadają pewną pułapkę. Będzie o tym dzisiaj mówił też jeden z naszych prelegentów, chociażby narcyz, który będzie mówił o tym, jak swego czasu wszystkie maszyny były mierzone w ich firmie. Bo jak będziemy wszystkie na przykład, maszyny mierzyć i rozliczać z tego, żeby one na przykład ciągle i zawsze pracowały, to niekoniecznie jest to dobre dla firmy. Zgadza się zgoda? Czy z tym możemy się zgodzić, że jak wszystkie maszyny mają ciągle pracować, to nie jest najkorzystniejsze? A jednocześnie jest wiele firm, które mierzy i bardzo mocno ocenia procent utylizacji maszyn, w sensie ile procent czasu one pracują. Więc sprawiedliwość to jest coś, czego należy bardzo mocno uważać, bo to jest jedna z pułapek, które widzimy bardzo często w biznesie. A, i ona jest pewną przeszkodą, bo potem o tym będzie e, mówił poniekąd e, również dzisiaj e, Darek, który, e, który, który mówił o tym wczoraj. Również e, że w momencie, gdy z perspektywy sprawiedliwości on patrzył na biznes, on mówił, dlaczego ja mam pomagać temu, który ma wąskie gardło, który ma ograniczenie, tak? Czyli ta sprawiedliwość staje się pewną pułapką, która nas powstrzymuje przed robieniem tego, co, racjonalne, co jest racjonalne biznesowo. Punkt drugi. Lokalność. E. Czyli takie, no właśnie, jak Koń ma kl klapki i nie widzi, widzi tylko na wprost, to nie ma tak zwanego widzenia lateralnego, nie widzi w bok. Idzie na wprost. I to nie jest złe rozwiązanie, jeżeli chcemy, żeby koń szedł prosto. Natomiast pytanie, czy jest dobre, żeby pozbawiać człowieka lateralnego myślenia? W sensie takiego bardziej kreatywnego, otwartego, widzenia szerzej niż tylko na wprost. I widzimy, że bardzo często, jeżeli menadżerowie patrzą tylko na pewien fragment firmy. To nie widzą szerszego obrazu. Nie widzą prawdziwego potencjału. Wczoraj na, na, na sali była, była firma, akurat, o której chciałem wspomnieć. Z którą my pracowaliśmy. Oni mieli bardzo fajne i to, to, to będzie się odnosiło do końca mojej wypowiedzi, to będzie taki dość ważny punkt. Mieli kilka bardzo ciekawych projektów, z których każdy miał charakter lokalny. Każdy są konkretną problem, konkretną potrzebę w konkretnym obszarze. I każdy miał sens z osobno. Jednocześnie one miały charakter lokalny. I nie rozwiązywały kluczowych problemów organizacji. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. A przecież my nie chcemy zajmować się tam tymi małymi rzeczami. Chcemy zająć się tym, co jest przełomowe dla firmy, Zgoda? Czy z każdy z Państwa byś szukał czegoś, co raczej ma charakter przełomowy czy coś, co ma raczej charakter lokalny. Pięknie. Więc druga rzecz, ja bym unikał tej e, lokalności. Raczej patrzył na całość organizację jako całość. Punkt trzeci. Nowe słowo: Kaizenowość. Teraz dla tych wszystkich naszych kolegów, którzy są bardzo mocno wdrożeni w Lean, Kaizen, e, Six Sigma i tego typu rozwiązanie, jest to nowe pojęcie, które, które, które pojawiło się e, kilka dni temu. E, I na wszelki wypadek sprawdziłem u doktora Google'a, nie było takiego pojęcia wcześniej. E, więc powiem co mam tu na myśli esencja jest tego taka, że e, jak nasi e, zachodni koledzy e, pojechali do Japonii podglądać Toyota powstało to co dzisiaj nazywamy Lean w dużym skrócie i tam jeden z kluczowych elementów jest Kaizen czyli próba poprawiania wszystkiego wszędzie tak to wygląda dzisiaj w Europie że w większości organizacji jest to coś co oznacza poprawiaj wszystko wszędzie co więcej, co bardziej, światło organizacje dokładają do tego mierniki. No bo trzeba mieć mierzyć. Jak coś chcemy robić, to chcemy to, chcemy to mierzyć, prawda? Czy ma sens, żeby mierzyć to, co robimy? No więc mierzymy. I postanawiają stworzyć miernik, który na przykład brzmi, żeby każdy pracownik miał 2 dwa, dwa albo 3 kaizeny na rok na pracownika. Czy to jest dużo? No nie, ale jak jeden z kolegów z, z, z konferencji z zeszłego tygodnia nam powiedział, jak ja mam 1500 pracowników razy 3 kajzeniki, to mi daje, jak szybko liczę 4500 kajzeników, z których każdy muszę wymyślić, opisać, udokumentować, podsumować i zaraportować. Rozumiecie Państwo, że to nie jest takie trywialne. I teraz, jeżeli ja zajmuję się takimi moimi usprawnieniami, to nie mam szans dostrzec do tych przełomowych zmian. I konkretnie wracając do tej firmy, o której mówiłem e, z wczoraj, e, z, e, z wczoraj, to była firma, która miała 10 bardzo ciekawych projektów. Każdy z nich miał sens, każdy z nich był wartościowy. Ale te 10 pro, p, fajnych projektów przysłaniało im możliwość dostrzeżenia tego prawdziwego przełomu. E, więc dążenie do poprawiania wszystkiego wszędzie, to nie o to chodziło to Im chodziło o to, to nie miało inaczej. To nie było celem samym w sobie. To było narzędziem do osiągnięcia celu. Więc to jest trzecia pułapka, którą bardzo często widzimy. I czwarta to jest organiczność. Teraz większość z nas została, no właśnie, jak, jak, jak państwo stali się, jak byliście państwo wychowywani, jak chodzi o zarabianie pieniędzy? Pomijając to, że się mówi, że trzeba pierwszy milion ukraść, ale nie tak słyszeliście, że tak się mówi. No, to ja, czyli nie, 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 nie odnoszę się ani na tak, ani na nie, ale. Yy, jeżeli mówimy o y, zarabianiu pieniędzy, większość z nas była tak uczona y, z domu, że zarabia się pieniądze z złotówka do złotówki, grosz do grosza, prawda? I teraz problem z tym jest taki, że jak taki, szukamy takich zmian y, organicznych, takich małymi kroczkami, nie widzimy tych przełomów, tych możliwości dla takich wielkich kroków do przodu. I w tej konkretnej firmie, o której mówiłem wczoraj, te 10 projektów, każdy z nich miał sens. Każdy z nich dawał kilkuprocentowe wzrosty w każdym istotnym parametrze, którego dotykał. Jednocześnie on odciąga ich uwagę od dostrzeżenia prawdziwego potencjału. W czasie pracy z, z, z nimi tak wyszło, i to jest prac, projekt, który oni wypracowali sami, ale, ale jakby to jest, to, to jakby jak oni przestali myśleć o tych małych projekcie, jak zaczęli szukać czegoś, co naprawdę daje przełom. Coś, co daje, no właśnie, co to jest przełomowa zmiana? Ile procent? Nie wiem, wzrostu. Mówiłem, 50%? 1000%. To, to, to jest przełom. To jest naprawdę coś, co, co znaczy, że jesteśmy inną firmą już założenia. No to oni zaczęli szukać rozwiązania, które rzeczywiście będzie przełomowe i nie szukaliśmy aż tak dużo, ale wyszło tak, że oni stworzyli strategię, która w ciągu, nie wiem, 5 lat pozwoli im powiększyć rozmiar ich biznesu dwudziestokrotnie. Tak, rząd wielkości. I nikt dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości, że ten projekt jest znacznie lepszy, znacznie bezpieczniejszy i znacznie jest większa szansa, że on się uda, niż którekolwiek z tych 10 poprzednich projektów, które mieli zamiar zrobić. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie twojego biznesu. Przełam ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. I teraz, żeby, żeby mieć jasność, żeby móc te 10 projektów schować do szafy, trzeba znaleźć ten, 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 ten naprawdę wartościowy projekt. A do tego trzeba jakby troszeczkę te mniejsze projekty, te o takich mniejszych potencjale wzrostu, odłożyć na bok. Um, te cztery rzeczy, to są te rzeczy, które my widzimy najczęściej jako przeszkody w organizacjach, żeby zrobić przełomową zmianę. I tym chciałem się z Państwem podzielić. Jeżeli mogę powiedzieć, podsumowując to, co, to, co mówiliśmy, takie, takie kilka, kilka myśli. Po pierwsze, wyznaczaj poszczególnym częściom organizacji holistyczne cele, które są korzystne dla organizacji jako całości. Holistyczne cele, nielokalne. Po drugie, koncentruj uwagę na ograniczonej liczbie usprawnień. Uwaga, w jednym lub dwóch krytycznych obszarach, nie więcej. Yy, tylko w tych krytycznych obszarach dla organizacji i w efekcie zwiększy wydajność osobistą, bo menadżerowie będą sprawniej pracować i skróć czas realizacji projektów, czyli tak ef efektywność całej organizacji jest lepsza. I trzy, szukaj wyłącznie przełomowych wyników o dużej wartości i znaczeniu dla całej organizacji w krótkim czasie. Jeżeli coś ma dać 1, 2, 3, 5% i, i jakby mając na uwadze, ile jest możliwości wzrostu i rozwoju organizacji, ja nie wiem, czy jest warto się nad tym pochylać. I to jest też prawdziwe w tym względzie, że jeden z wielkich takich twórców, innowatorów naszych czasów, który większość z nas miała przyjemność jakby słyszeć albo, albo, albo może być może nawet ich, którzy widzieć. Steve Jobs powiedział, powiedział tak, innowacyjność to jest nie tylko wzięcie dobrego pomysłu jego realizacja. To jest przede wszystkim wzięcie dziesiątek, nawet setek pomysłów, które są dobre, Czasem nawet bardzo dobre, ich nierobienie. Nie dlatego, że są złe. Nie, nie. Dlatego, że nie są wystarczająco dobre. Dlatego, że mam po prostu lepsze pomysły. I do tego Państwa zachęcam, żeby powiedzieć nie na dziesiątki pomysłów, które różne firmy i organizacje do Państwa przynoszą i pracownicy, które są fajne, ale jak to jeden z. W tej chwili taka książka powstała. E, autorstwa, zięcia, twórcy TOC, czyli zięcia Goldrata, e, e, który używa takiej analogii e, dekorowania ryby. Decorating the fish. Idea jest taka, że wiele naszych działań to jest de facto takie dekorowanie ryby. To nie wpływa znacząco na, no właśnie, na to, co jest istotne w biznesie. Po prostu dekoracje. Um. Jeżeli mogę powiedzieć, to są takie myśli, którymi chciałem się podzielić z Państwem od rana. Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to będziemy o tych różnych rzeczach dalej mówić. Ja na swoim warszacie między innymi będę mówił o rozwinięciu tych myśli i innych paradygmatach, które trzeba złamać w zarządzaniu. Jeżeli to Państwa interesuje, to serdecznie zapraszam. Podsumowując, przestrzegam i zachęcam do tego, żeby te, unikać tych czterech pułapek.